Jeszcze chwilkę, panie reżyserze, zaraz na pewno usłyszę mojego zwycięzcę. Kochani, kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? No, szybciutko, kto skojarzył? No i co, jest ktoś czy nie? Kochani, szybciutko rozwiążmy tę zagadkę. Jest telefon, halo. Halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dobry, zgoda w budynie, zgoda rujnuje. No chyba nareszcie trafił do mnie ktoś nowy do studia. Dobrze, bardzo panu gratuluję. 25 zł dla pana i dzięki panu możemy rozwiązać te zagadki. Już nam się udało i teraz możemy przejść do zagadki kolejnej. Bardzo panu gratuluję, bardzo się cieszę i walczymy dalej, kochani. Walczymy o kolejne pieniądze i kolejne 25 zł możecie wygrać. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Szybciutko może jakaś pani tym razem zagadkę rozwiąże. Musiałam się upewnić, że jest to zagadka tego samego typu. Kochani, może troszeczkę inaczej wygląda, ale to jest zagadka, która polega na dokładnie tym samym, co ta poprzednia. Wystarczy poprzestawiać literki, ułożyć je w odpowiedniej kolejności, później szybciutko wybrać numer i zgłosić się po pieniądze. Walczymy o 25 zł i kolejne pieniądze mogą do kogoś z was powędrować, ale najpierw muszę usłyszeć przysłowie. Kto to przysłowie rozszyfruje? Siedem zero cztery, trzy zero cztery, trzy zero cztery to numer telefonu, który należy wybrać, jeśli chcecie wygrać. No i jak wam idzie? Kochani, 25 zł do zabrania. Wiem, że potrzebujecie chwilki na rozwiązanie tej zagadki, dlatego jeszcze nie pospieszam. Każdy w swoim tempie niech rozwiązuje, ale jeżeli wpadnie do mnie do studia szybciutko osoba, która już rozwiązała tę zagadkę, to nie ukrywam, że będę bardzo szczęśliwa, bo będę mogła z kolejną osobą porozmawiać. Niestety dzisiaj reżyser nie zdecydował się grać w tablicę, a już wierzyłam w to, że może będę mogła słyszeć więcej osób. Wskazał mnie raczej na zagadki, które wymagają od was troszeczkę więcej inwencji, troszeczkę więcej zaangażowania czasu. No ale dobrze, w związku z tym możecie wygrywać się przy okazji innych zagadek. Trzymam za was kciuki. Tylko z tymi przysłowiami, panie reżyserze, no to cały czas się zastanawiam, czy widzowie te przysłowie tak super znają, tak super kojarzą. Mam pewne wątpliwości, mam swoją teorię dotyczącą tych zagadek. Z przyjemnością bym zagrała coś prostszego mimo wszystko, bo zależałoby mi, żeby po prostu widzowie szybko do mnie do studia trafiali, wiesz, żeby szybko zagadki rozwiązywali, a to nie jest zagadka, która moim zdaniem może być rozwiązana na przykład tak na kolanie, biegnąc gdzieś, wychodząc z domu. Ta zagadka wymaga troszkę czasu. Ale kochani, troszkę czasu, a 25 zł można wygrać, więc jeżeli jest ktoś, kto chciałby, zapraszam. Wystarczy poprzestawiać te literki, ułożyć przysłowie, a później szybciutko wybrać numer, zgłosić się do mnie i zabrać pieniądze. 25 zł mam dla jednej osoby, tylko gdzie jest mój zwycięzca? Pytanie, które powinnam mieć cały czas na ekranie. Gdzie jest mój zwycięzca, kochani? 25 zł do wygrania.
kto poprzestawiał te literki i odczytał już to przysłowie, już ma prawidłowe rozwiązanie. Czy jest taka osoba? Czy mogę z kimś takim już porozmawiać? Kojarzycie to przysłowie? Ja wiem, że na co dzień teraz za bardzo przysłowiami nie mówimy, przysłów się raczej nie używa, no ale może na przykład kojarzycie może jakieś starsze troszkę pokolenie, bo moje pokolenie na przykład już pamięta, kiedy to na jakiejś świetlicy czy w szkole podstawowej, pamiętam, przestawiało się literki, no to były takie troszkę zadania podobne do tego zadania, które wam teraz dałam, czyli troszkę jak pani w szkole. Ale wierzę, że sobie z tą zagadką poradzicie, kochani. No może jeżeli będzie jakaś osoba, która dopiero co skończyła 18 lat, może mieć mały problem, bo niekoniecznie może to przysłowie kojarzyć. Natomiast każda osoba starsza powinna. Kochani, pochwalcie się swoją wiedzą. Jeżeli jest jedna osoba, która już wie, to zapraszam, nie czekajcie. Można wygrać pieniądze, a może ktoś was wyprzedzić, może przed wami do studia trafić i wtedy myślę, że nie będziecie szczęśliwi. Dlatego szybciutko, jeżeli tylko jesteście w stanie, jeżeli udało wam się wpaść na to przysłowie, odczytać je, to nie ma na co czekać, trzeba szybciutko się zgłaszać. Kto już wie. No dobrze, to może panie reżyserze, damy taki czas widzom, czas na myślenie, bo wiem, że ten czas często pomaga, to może i tym razem tak będzie. Sprawdźmy, no może padnie błyskawicznie do nas do studia jedna osoba, która już skojarzyła. Kochani, dwie minutki dla was, dwie minutki na zastanowienie się, poszukajcie, a jeżeli już wpadnie do mnie do studia jedna osoba, która skojarzyła, to niech poda mi odpowiedź, dobrze? Słuchajcie, czas dla was, czas na myślenie, minutka, 50 sekund. Do końca trzymam kciuki za jedną osobę, jeżeli taka osoba jest przed telewizorem. No nie wiem, co dzisiaj jest za dzień, może też ze względu na to, słuchajcie, ja dzisiaj wyszłam z domu bardzo wcześnie. Nie będę wam opowiadać, co robiłam, bo jest to bardzo skomplikowane. Natomiast kiedy wychodziłam z domu, to padał taki śnieg i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było mieć samolot, żeby sobie gdzieś się przemieszczać, ale ciężko by było przemieszczać się z jednej części Warszawy na drugą. Samolotem oczywiście, jeszcze tym bardziej w taką pogodę, kiedy strasznie śnieg padał, śnieg chyba z deszczem w ogóle, ale warunki na drodze były straszne i też sobie pomyślałam, że no, jedyny taki środek transportu, który pozwoliłby mi się szybciej przemieścić, to motocykl, ale motocyklem śnieg, deszcz, ślisko, niebezpiecznie, nic nie widać, to też nie byłby najlepszy pomysł, więc po prostu cierpliwie stałam w korku. No ale udało mi się gdzieś dojechać z jednego punktu do drugiego. Teraz, kiedy do was, kochani, jechałam, już było zdecydowanie lepiej. Można było nawet gdzieś dosyć szybko podjechać. No i wierzę, że wy też już, jeżeli, nie wiem, która godzina, ale jeżeli teraz skończyliście pracę, to błyskawicznie dojedziecie do domku i zaraz będę słyszała jedną osobę za drugą. Teraz się rozkręcicie. No umówmy się, że to są takie zagadki na rozgrzewkę. Pieniądze nie są może wow, super, największe, będą na pewno większe, ale z drugiej strony są to zagadki dla każdego i możecie już szybciutko rozwiązać, możecie się rozgrzać, poćwiczyć, a później już podjąć wyzwanie za większe pieniądze. 20 sekund, 25 zł, jeszcze czekam. Kochani? Gdzie jest mój zwycięzca? Czy wpadnie do mnie do studia szybciutko jedna osoba?
Chyba jest jakiś problem, panie reżyserze, dzisiaj. Czekam i czekam, ale nikogo nie ma, panie reżyserze. No to co, kochani, żegnam się z wami, do zobaczenia. Nie no, panie reżyserze, no nie chcę zabierać widzom szansy na wygraną, ale sam widzisz, co się dzieje. Nie ma nikogo za telewizorem. Ale dla mnie to też nie jest frajda, żeby tak stać tutaj bez sensu. Szkoda czasu. Słuchaj, jak ja kończyłam, nie, już jakiś czas temu, było w sumie. Norbert kończył studia pewnie 5 lat temu, a ja trochę wcześniej. No właśnie, to ja pamiętam, że nas uczyli, że ten czas w telewizji jest bardzo cenny. Coś trzeba było robić, to ja wciąż, kochani, mam tak, że ja strasznie szybko mówię. Ale nawet kiedy coś innego nagrywam, to wszyscy mi to mówią, że bardzo szybko, że za szybko, spokojnie, ale zawsze mi się wydawało, że tego czasu mam tak mało, że muszę szybciutko wam przekazać to, co mam, właśnie, przekazać to, co mam do powiedzenia. No a tutaj widzicie, ile mamy czasu, no jeżeli w ten sposób będziecie tę zagadkę rozwiązywać, no to my nigdy w życiu nie zrealizujemy na pewno planu programu, nie przejdziemy do tych wszystkich zagadek, które reżyser ma przygotowane, a byłoby strasznie szkoda, no bo jeżeli jesteście z nami i chcecie wygrywać, no to trzeba szybciutko się zgłaszać. Kto do mnie trafi? No, szybciutko. Jedna osoba. Kochani, nie traćcie czasu, błyskawicznie wybierzcie numer i podajcie mi odpowiedź, dobrze? I mam wrażenie, że dzisiaj mówię sama do siebie. Chyba rzeczywiście nikt nie ogląda programu, bo gdyby ktoś był, to już bym go usłyszała. Może reżyser chociaż ze mną troszkę porozmawia, bo tak jakoś smutno mi, kiedy myślę, że jestem tylko ja. Kochani, wierzę w was. To kto tu wpadnie? Szybciutko, dobrze? Kto skojarzył? Siedemset cztery, 304, 304. No to jak? Jest jedna osoba?
jak to robisz te urodzinki, to będą balony? Nie będzie balonów? Piotruś. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jest ukończone 18 lat? No, 23. A to pan już nie jest taki młody. Nie powiedzieć, że ja mam więcej. Oj, ile? O dwa. O, no to mało różnicy. No, taka... Dobrze, ale... Ale może miło mi się z panem rozmawia, bo jak pan widzi, nie mam za bardzo tutaj rozrywek. Poproszę o odpowiedź. Może tam babę pośle? Bardzo dobrze, no bardzo panu gratuluję. Nie wiem, jak pan to robi. Tutaj oczywiście mam rozrywki w postaci pana reżysera i panów z realizacji, no ale oni też jacyś tacy... Jak wy państwo nie trafiacie do studia, to u nich też energii za bardzo nie ma i ja nie mam skąd jej zabierać. Więc bardzo proszę, żebyście się przyłożyli i szybciutko do mnie do studia trafili. 25 zł jest do wygrania. Oczywiście zapraszam pana po raz, no właśnie, po raz który. Może kiedy trafi pan do mnie po raz kolejny do studia, to mi pan powie, który to już raz. A na razie walczymy dalej, kochani. Znów odczytujecie przysłowie. Zobaczcie, no można, naprawdę. Można rozwiązać dwa programy dosłownie. Pan. Jestem bardzo ciekawa, czy pan wszystkie zagadki rozwiąże w naszym programie. W każdym razie... W porannym programie, no tylko pan do mnie do studia trafił. Ja zapraszam, kochani, a były jeszcze panie, byli inni. No gdzie jesteście? Naprawdę dzisiaj nie oglądacie programu? Słuchajcie, może wam nie działa telewizor? Albo, nie wiem, może nasz program się jakoś rozstroił? Nie wiem, o co chodzi, ale problem musi być. Bo jestem bardzo zdziwiona, że tylko jeden pan tutaj przyłączył się do naszej zabawy, ale bardzo panu dziękuję, że pan chociaż się ze mną przez chwilkę porozmawiać. No, pan Artur zabrał dzisiaj naprawdę dużo pieniędzy, ale ktoś jeszcze może postarać się pana Artura dogonić, może postarać się być lepszy. Koniec programu jeszcze daleko, daleko i troszkę mnie to z jednej strony cieszy oczywiście, bo jestem z wami i staram się ten czas wykorzystać. No i cieszę się, że mogę wam przede wszystkim rozdawać pieniądze i możecie się dzięki mnie troszeczkę, mam taki malutki w tym udział, fajnie pobawić, ale z drugiej strony to tak się martwię, słuchajcie, no bo ja też lubię, kiedy do mnie do studia wpadacie i lubię z wami rozmawiać, a kiedy stoję tak sama bez sensu, reżyser mi mówi raz na 5 minut, Monia, albo zadaje mi jakieś pytania, na które dziwne muszę odpowiadać, no to troszkę jest takie dla mnie mało... dające mi energię, nie wiem, mało fajne. Kochani, mam nadzieję, że szybciutko ktoś postara się rozwiązać kolejną zagadkę, zagadka tego samego typu, a może wam zagadki nie podobają. Panie reżyserze, ja bardzo poproszę o zmianę typu zagadki i wierzę, że teraz może pan Artur jeszcze tę zagadkę rozwiąże, a może ktoś inny, ale bardzo proszę, żebyś przygotował jakieś jeszcze inne zagadki dla innych widzów, bo może widzom się te zagadki po prostu nie podobają, może oni przysłów nie kojarzą. Wiesz, ja staram się szukać tych problemów wszędzie, nie tylko w braku możliwości włączenia naszego programu, nie tylko w braku czasu, ze względu na to, że jest środek tygodnia i państwo są w pracy, ale również w sobie czy w reżyserze. No i wydaje mi się, że tutaj realizacja troszeczkę przesadziła, bo kolejna zagadka tego typu to już jest trochę za dużo. No właśnie, pana Artura mogłam zapytać, czy wam się te zagadki podobają, czy niekoniecznie. Kochani, 25 zł do wygrania, szybciutko odczytujecie przysłowie, znów przestawiacie literki w rubryce i szybciutko wybieracie numer, jest szansa na wygraną. No i nie mogę czekać, żeby znów kogoś z was usłyszeć, kto spróbuje. 704, 304, 304.
Raz. Panie reżyserze, mogę sobie w trakcie porysować? Kochani, jak wam idzie? Ciężko. Panie reżyserze, poproszę o czas na myślenie dla widzów znów. Wierzę, że ten czas pomaga. Czas na myślenie. 25 zł do wygrania. Kolejna osoba może się rozgrzać, może do mnie szybciutko trafić, ale ma na to 2 minutki czas na myślenie. I uwaga, czas. Start. Minutka 45 sekund do końca. Kochani, jeśli jest jedna osoba, to zapraszam. Dobrze? Pana Artura również zapraszam. Ja tylko tak żartowałam. Mam nadzieję, że pan Artur się na mnie nie gniewa. Kochani, walczymy. Do skutku wybierajcie numer. Jak widzicie, tutaj można spokojnie trafić kilka razy pod rząd. To nie jest problem. Tylko kto podejmie wyzwanie. Pięćdziesiąt sekund. Piotruś, a może chciałbyś do mnie wpaść dzisiaj wieczorem? No właśnie, chciałam wyjść z domu, to bym cię zostawiła z Ami. To jak? To wpadnij ze Stasiem. To nie, to ja jednak nie chcę, żebyś wpadał. Yes. Nie. Żartowałam, przecież i tak bym cię nie zostawiła z Ami samego, ze Stasiem. Szkoda, że Państwo nie mogą słyszeć tego, co mówi reżyser. Panie reżyserze, a czy byłoby to możliwe? Bo wiesz co, wydaje mi się, że to byłaby fajna rozrywka dla widzów. Dlaczego? Zawsze mi jakoś poprawiasz humor. No widzowie tego koniecznie, na pewno by nie zrozumieli, bo... Wiesz, ale wydaje mi się, że i tak mniej rozumieją, kiedy ja mówię sama do siebie, to znaczy ty mi odpowiadasz, ale widzowie tego nie słyszą, więc nie wiem sama co lepsze, wiesz? Kochani, czas minął. Czy jest jedna osoba? Szybciutko.
Kto tu wpada, kochani? No szybciutko. No, kochani, kto tu wpada? No właśnie, może ja tutaj widzom przeszkadzam. Nie wiem, dekoncentruję widzów. Ja myślę, że spróbujmy. No ja zniknę z ekranu na sekundkę. No, spróbujmy. Jesteś pewny? Znaczy, no wiesz, wydaje mi się, że ta zagadka jest do rozwiązania, ale gdzieś musi być problem, bo gdyby widzowie byli ją w stanie rozwiązać, to na pewno już byśmy kogoś usłyszeli. Ja sam widzisz, w dalszym ciągu nikogo nie słyszę, więc się też zastanawiam, czy to moja wina. No skoro nie twoja, mówię, że z zagadką wszystko w porządku, że ona jest do rozwiązania, skoro, no może chodzi o godzinę, która jest godzinka. Ja widzę, że reżyser jest na etapie piosenek dla dzieci. Telefon. No proszę, nareszcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Wyszło szydło z worka. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że pani teraz do mnie do studia trafiła. Mam nadzieję, że pan głosu nie zmienił. To pani? Tak, tak. Ale nie ciocia, która jest obok, bo tutaj pan Artur podobno coś mówił, że ciocia może... Nie? No to dobrze, to bardzo się cieszę. Ja oczywiście pana bardzo pozdrawiam, ale panią równie mocno pozdrawiam i bardzo pani dziękuję za ten telefon. I teraz lecimy, kochani, z kolejną zagadką. Spróbujmy rozwiązać kolejną zagadkę, która się pokaże na ekranie. No i mam dla was 25, panie reżyserze, no 50 zł. Bardzo dziękuję, ale jakaś malutka ta zagadka. Dziękuję bardzo. Kochani, ale zagadka tego samego typu. Ja prosiłam reżyserze o zagadkę innego typu, tak żeby widzowie może poczuli jakąś... Nie no, żeby się, wiesz, zmienili troszeczkę... typ zagadek, które rozwiązują, żeby mieli motywację, no. Dobra, mają motywację finansową. Dałeś dwa razy tyle pieniędzy, więc bardzo się cieszę. Kochani, patrzę na tę zagadkę i na razie mi to się w żaden sposób z przysłowiem nie kojarzy, ale może komuś z was się skojarzy, jeżeli jedna osoba wpadnie na prawidłowe rozwiązanie, to niech szybciutko wybierze numer, niech trafi do... Niech poda mi prawidłowe rozwiązanie. No, bardzo bym chciała już kogoś usłyszeć, ale wiem, że pewnie chwilki potrzebujecie. Dobrze, to daję wam taki czas na zastanowienie się i teraz staram się nie przeszkadzać. Sprawdzimy, czy to zadziała. Co wy na to? 3 minutki nawet nam reżyser dał. No proszę. Kochani, szukacie i szybciutko się zgłaszacie. Czas.
Ajajajajaj. Ajajajajajaj. Kochani, słuchajcie, reżyser mi pokazał zagadki, które ma na dziś przygotowane i wcale mi się nie podobają. Ja zastanawiam się, co z tym zrobić, bo chciałabym, żebyście dzisiaj jak najszybciej zagadek, jak najszybciej oczywiście zagadki rozwiązywali. No ale jest chyba jakiś problem z tym typem zagadek, więc bardzo proszę reżysera, no może jeszcze zrobimy sobie taką mini przerwę, gdzie będę mogła sobie wybrać zagadki, które mi się podobają i mówię ci, że wtedy widzowie będą do nas błyskawicznie trafiać, bo będą w stanie te zagadki rozwiązywać. Kochani, 50 zł do wygrania. Czy jest jedna osoba, która chciałaby o te pieniądze powalczyć? Należy poprzestawiać literki, odczytać przysłowie i możecie wygrać nawet 50 zł. Kto spróbuje?
Był czas na myślenie. Staram się was nie rozpraszać, nie przeszkadzać wam, ale nie ukrywam, że już bym chciała kogoś z was usłyszeć, co trafi. Szybciutko. Czy usłyszę mojego zwycięzcę? Kochani, 50 zł jest szansa na większe pieniądze. Do tej pory wygrywaliście po 25 zł, a tak naprawdę to praktycznie pan Artur zabrał wszystkie pieniądze. Teraz czekam na kolejnego gracza. Jaką trafiła do mnie do studia pani? Może jest pani jeszcze przed telewizorem? Ja panią serdecznie zapraszam. Kochani, ja żartuję, wy też sobie żartujecie, śmiejecie się tutaj na antenie. No, że jest problem jakiś, ja nie wiem, na czym ten problem polega, bo czasem trafia jedna osoba do mnie kilka razy pod rząd, a czasem tak czekam i nie mogę nikogo usłyszeć. Jeżeli jest jedna osoba, to ja taką osobę serdecznie zapraszam. No właśnie, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Sprawdźmy. Bardzo dobrze. 50 zł jest pani. Bardzo pani gratuluję. I jeszcze bardziej się cieszę, że panią usłyszałam. Kochani, lecimy dalej, nie zwalniajmy tempa. Znów zagadka za 50 zł. Panie reżyserze, ale miała być zagadka innego typu. Dlaczego mi wciąż grasz te przysłowia? Wcale mi się ta zagadka nie podoba. Piotruś, jesteś pewny, że będziemy grać tę zagadkę? Czy ta zagadka ma sens? Dobrze, no okej, pani przed chwilką rozwiązała zagadkę tego typu. Ale mnie się te zagadki w ogóle nie podobają, no. Przedstawiasz literki, wiesz, przysłów, niewiele osób w ogóle zna przysłowia, wiesz? Nie używamy przysłów na co dzień, więc wcale się nie dziwię widzom, że mają problem z rozwiązaniem takiej zagadki. Kochani, czy jest ktoś przed telewizorem, kto jest w stanie sobie z tą zagadką poradzić? Jeśli tak, to zapraszam. Reżyser obiecał, że kolejna zagadka to będzie już inna zagadka, także... że zaraz kolejne zagadki spodobają wam się po prostu bardziej. 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, walczyć o 50 zł. Kto powalczy, kto spróbuje? Kochani, 50 zł do zabrania, jeżeli lubisz przysłowie, albo po prostu jesteś w stanie to przysłowie, które właśnie pojawiło się na ekranie, rozszyfrować, to nie trać czasu, numer, podaj mi odpowiedź i zabierz pieniądze. Mam dla ciebie 50 zł, przed chwilką pani wygrała 50 zł, wcześniej walczyliście, po 25 zł było do wygrania, no i te pieniążki już zostały przekazane, a teraz czekam na kolejnego gracza. Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem? Reżyser, no uparł się na to przysłowie dzisiaj, kompletnie nie wiem dlaczego, ale... Może wy wiecie, może wy mi powiecie, dlaczego te przysłowie tak reżyserowi się spodobały dzisiaj, nie mam pojęcia. 50 zł w każdym razie do zabrania. Kto poprzestawia te literki i odczyta przysłowie? Halo, dzień dobry. Dzień
dobry. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo się cieszę i właśnie pani wygra 50 złotych. Zapraszamy za chwilkę. No i dzięki pani, przechodzimy do kolejnej zagadki. Gramy teraz, reżyser mówi, trochę inną zagadkę. Sprawdźmy, co znaczy trochę inną zagadkę. Panie reżyserze, też chodzi o widzę, że tutaj nie mamy literek praktycznie żadnych podanych, panie reżyserze, więc ja poproszę o 100 zł od razu, na samym początku. Dobrze, stówka do wygrania, jeżeli jest przed telefonem jedna osoba, która chciałaby stówkę wygrać, to zapraszam. Należy wstawić w te puste pola literki, których może brakować, ułożyć przysłowie, czyli ułożyć te wazy i szybciutko się do mnie zgłosić. Zgłosić się po 100 zł. Kto spróbuje? Nie jest łatwo, panie reżyserze. Tutaj ta zagadka no, może nam zająć chwilkę. Ja wiem, że płacisz więcej pieniędzy, zdaję sobie z tego sprawę, no ale nie wiem, czy ktoś będzie w stanie w ogóle tę zagadkę rozwiązać. Zobacz, walczymy o stówkę, ale nie jest to łatwe zadanie, żeby, wiesz, uzupełnić przysłowie. No wcześniej nawet moim zdaniem było dość trudno. Wiesz co, tutaj tych liter jest naprawdę bardzo mało. Ja ci od razu poproszę o nagrodę bonusową w tym momencie, nawet 1000 zł. Czy to jest możliwe? Bardzo ci dziękuję. Kochani, walczymy o nawet 1000 zł, czyli czytam wam 5 bardzo prostych pytań. Oczywiście potem, jak odpowiecie mi na tę zagadkę, na pytanie do zagadki tutaj prawidłowo. Jeżeli odpowiecie również na 5 bardzo prostych pytań prawidłowo, to w sumie wygrywacie nawet 1000 zł. Czyli nie walczycie tylko o 25, 50, ale o 100 zł, gwarantowane 100 zł, a później o 900 zł w bonusie. Kto spróbuje, kto teraz podejmie wyzwanie, kto powalczy? No, ja czekam na razie, jestem cierpliwa, bo wydaje mi się, że ta zagadka naprawdę do łatwych nie należy, ale nie ukrywam, że już bym chciała ją rozwiązać. Oczywiście, jeżeli byłaby jedna osoba, która byłaby ją w stanie rozwiązać, to serdecznie państwa zapraszam. Walczymy o nawet 1000 zł. Reżyser mówi, że daje nawet 3000 zł. Kochani, sam podjął tę decyzję, ale oczywiście jak zawsze reżyser coś daje, ale coś nam zabiera. Zabiera nam czas, mówi, że to jest ostatnich 10 chwil na to, aby tę zagadkę rozwiązać. Panie reżyserze, ja się zastanawiam w ogóle, jak to ma sens, bo dałeś nam 10 chwilek. Okej, 3000, ja jak najbardziej jestem za, ale ta zagadka wcale do łatwych nie należy, no bo nie dość, że szukamy przysłowie, a sama ci powiedziałam przy okazji poprzednich zagadek, które mi się bardzo nie podobały, a tam były wszystkie literki, no że widzowie tych przysłów jednak nie kojarzą, a dwa, że wiesz, że no wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. W ogóle gdybyś cokolwiek nam dał w tej formie, w tej postaci, bez żadnej puli liter, z których możemy sobie te literki wziąć, tylko coś takiego i uzupełnijcie, kochani, czy to byłby tytuł piosenki, czy to byłby tytuł filmu, czy to byłoby imię i nazwisko znanej osoby. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest to jednak trudna zagadka. No ale reżyser, słuchajcie, się upiera, mówi, Monia, dałam 10 chwil, sprawdźmy, czy jest taka osoba, jeśli nie ma, to pomyślę, być może rzeczywiście masz rację. Jeżeli okaże się, że nikt do nas w ciągu 10 chwil nie trafi, to zagadkę być może zmienimy. Kochani, jest szansa na 3000, ja na waszym miejscu tę szansę bym wykorzystała, nasza nagroda bonusowa jeszcze wzrosła, ale tutaj sami musicie włożyć w tę zagadkę bardzo dużo pracy, bo musicie w te puste pola powstawiać literki, których brakuje, literki, które
ułożą nam prawidłowe rozwiązania, więc złożą się na przysłowie, którego szukamy. To nie może być jakiekolwiek przysłowie, tutaj nie możecie pomylić żadnej literki, a literki, które są już wstawione, które są już wykorzystane, muszą zostać na swoich miejscach. Liczba liter, to ważne, też musi się zgadzać. No nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale może jedna osoba temu zadaniu sprostać. Dziewięć chwil. Wiesz co, a może dałbyś nam jakieś pierwsze litery, na przykład w tych najdłuższych wyrazach? Musisz nam jakoś pomóc, bo ja tutaj widzę jedną literkę Z, jedną E akurat jest sporo, A, C i H. I to są wszystkie litery, które nam pokazałeś. Ja nie byłabym w stanie na pewno tej zagadki rozwiązać. Zastanawiam się, czy ktoś z naszych widzów byłby w ogóle w stanie, czy ma ochotę podjąć wyzwanie. Wydaje mi się, że możesz widzom pomóc. To jest możliwe? No, 8 chwil. Komuś się udało. Siedem chwil. No, kochani, kończymy tę zagadkę. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która jest w stanie tę zagadkę rozwiązać, to zapraszam, dobrze? 3000 czeka, ja też czekam na mojego zwycięzcę. Wydaje mi się, że może być problem, panie redaktorze, z tą zagadką. No, ale spokojnie, nie chcę straszyć widzów. Może ktoś sobie jednak z tą zagadką mimo wszystko poradzi. 704, 304, 304. No nie jest to łatwe zadanie, moi drodzy, żeby rozszyfrować to przysłowie, ale może jedna osoba spróbuje, może komuś z Was to się uda. Walczymy o 3000 zł. Mamy 7 chwilek na to, aby tę zagadkę rozwiązać. Sześć chwil.
No, kochani, walczymy o 3000 zł. Mamy 6 chwil na to, aby ktoś z Was tutaj się do mnie zgłosił. Wiem, że to nie jest bardzo łatwa zagadka. Wiem, że tych przysłów za bardzo nie kojarzycie, ale może, słuchajcie, ja zawsze się zastanawiam, kiedy rozwiązuję tego typu zagadkę w tej postaci, która, no, nie należy na pewno do zagadek łatwych. W jaki sposób sobie z nią poradzić? W jaki sposób Wy moglibyście dojść do prawidłowej odpowiedzi? I najlepiej jest znaleźć takie słowo klucz, które mogłoby nam się z czymś skojarzyć dokładnie z przysłowiem. A jeżeli już uda Wam się za pomocą tego jednego słowa jakoś dojść do tej odpowiedzi, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierajcie numer, zgłoście się do mnie i zabierzcie pieniądze. Mam dla kogoś z Was nawet 3000 zł i te 3000 z przyjemnością komuś z Was oddam, kto spróbuje. Pięć chwil, jesteśmy na półmetku odliczania czy do końca zagadki. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, serdecznie taką osobę zapraszam. No, kto walczy? Słuchajcie, czy jest przed telewizorem jedna osoba? 3000 zł mamy do oddania. Ja wiem, że zagadka do łatwych nie należy, no ale sprawdzamy, może jedna osoba jest ją w stanie rozwiązać. Jeżeli ktokolwiek z Was trafi do mnie do studia, będę wtedy wiedziała, że czas poświęcony tej zagadce nie był czasem zmarnowanym. Natomiast jeżeli macie problem, no to nie wiem, w jaki sposób sobie z tą zagadką poradzić. Ja jeszcze chwilkę Wam daję, jeszcze momencik oczywiście zaczekam i zaraz wierzę, uda nam się rozszyfrować to przysłowie. No, 4 chwilki. Jak Wam idzie? Kochani, nawet 3000 zł do zabrania. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która została zadaniu, której udało się tę zagadkę rozszyfrować, do wygrania nawet 3000 zł. Szybciutko. Trzy chwilki. Słuchajcie, to są ostatnie 3 chwile. Zawsze, kiedy widzę trójkę na ekranie, to dosyć się stresuję, że tego czasu naprawdę nam bardzo mało zostało. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która chciałaby tę zagadkę rozwiązać, zapraszam, nie czekajcie, szybciutko wybierzcie numer i podajcie mi prawidłowe rozwiązanie. Nawet 3000 dla kogoś z Was, dla jednej osoby, która jest przed telewizorem. Zresztą mamy 3 chwile, daj mi jeszcze 3 literki, może dzięki temu ktoś rozwiąże tę zagadkę. Bardzo Cię proszę o pokazanie jeszcze 3 liter. Nie jest łatwo, wiesz, pokazałeś same, w zasadzie samogłoski i kilka spółgłosek. Wydaje mi się, że widzowie mogą mieć problem, więc bardzo Cię poproszę o pomoc. No dobrze, może będzie troszkę łatwiej. O, widzę, jest prezent od reżysera, kochani, nawet 6000 zł. To prawda, możecie wygrać naprawdę duże pieniądze, tylko że tego czasu jest bardzo mało. No nie wiem, panie reżyserze, czy się uda. Nawet 6000 zł dla kogoś z Was. No, kochani. Czy jest mój zwycięzca przed telewizorem? Zapraszam, jeżeli jesteś przed telewizorem i chcesz wygrać, to nie trać czasu, tylko szybciutko.
odbierz numer, błyskawicznie zgłoś się do mnie i zabierz te pieniądze, kochani. Dwie chwilki nam zostały, szybciutko. Ostatni moment, ostatnia chwilka. Czy usłyszę mojego zwycięzcę? Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, której się udało tę zagadkę rozwiązać, to jestem pewna, że wybierze numer, bo walczymy o nawet 6000 zł. Jeszcze chwilkę w związku z tym czekam, ale już nie mogę się tego telefonu doczekać. Kto walczy? Kto spróbuje? No, kochani, szybciutko rozwiążmy tę zagadkę. No, kto jest przed telewizorem? Uwaga, zero. Co? Panie reżyserze, jeszcze chwilkę. No, kochani. Słuchajcie, reżyser chce kończyć tę zagadkę. Kończymy zagadkę, dobrze? Panie reżyserze, ale przed sekundką pomogło. Może znów spróbujemy dać widzom taki czas beze mnie. No dobrze. Ale sprawdźmy. No. Kochani, 3 minuty, zagadka zostaje z wami, tylko z wami. Chociaż ja też tutaj
będę podglądać i mam nadzieję, że usłyszę kogoś z was za 3 minuty. A wymyślcie przez te 3 minutki. Życzę powodzenia. We'll be right back.
Kochani, zastanawialiśmy się z reżyserem. Reżyser się upiera, żeby tę zagadkę zostawić. Ja już wybrałam wam kolejną zagadkę, ale niestety, no, sami widzicie, że ja reżysera, no, nie jestem w stanie za bardzo przekonać. Mimo że próbowałam, starałam się, to jakoś mi to chyba nie wychodzi. Nie wiem dlaczego. Kochani, trzymam za was kciuki. Może wam się to uda, możecie zadzwonić i powiedzieć reżyserowi, proszę o zmianę zagadki. A reżyser zaproponował 8 tysięcy, co wy na to? Czasu niestety mamy dosyć mało, bo... No, ja nie chcę, panie reżyserze, trzymać tej zagadki dłużej, jeżeli rzeczywiście nie ma osoby, która mogłaby ją w ogóle rozwiązać, no to może to nie ma chyba za bardzo sensu, żeby tę zagadkę grać, prawda? Tak myślę. A reżyser jakoś się upiera, ja kompletnie nie wiem dlaczego. Czy sam układałeś tę zagadkę, sam wybierałeś te literki, które mają się pokazać, które widzowie mają zupełnić, czy dlaczego tak naprawdę? No bo wydaje mi się, że ta zagadka naprawdę nie należy do najfajniejszych. Często graliśmy fajniejsze zagadki niż ta, która jest obok mnie. Ja bardzo bym chciała usłyszeć jedną zdecydowaną osobę, mojego zwycięzcę, ale cały czas się zastanawiam, czy w ogóle ktoś jest w stanie tę zagadkę rozwiązać. ...704-304-304. Czy jest jedna osoba? No, kochani, jedna przygotowana osoba może zgarnąć nawet 8 tysięcy złotych, ale najpierw muszę usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Ja wiem, że chcielibyście mieć taką pulę liter, z której moglibyście sobie wybrać literki i tymi literkami, które byłyby na ekranie, uzupełnić te puste pola. Zadanie jest trudniejsze, bo sami musicie te literki znaleźć, sami musicie na nie wpaść. A jeżeli już wpadniecie, to mam nadzieję, że błyskawicznie wpadniecie również do mnie, do studia i podacie mi prawidłowe rozwiązanie. Czekam cały czas, liczę na to, że ktoś do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem wpadnie i nawet 8 tysięcy złotych zabierze. Kto spróbuje, kochani? 704-304-304 to numer telefonu, który należy szybciutko wybrać, aby mieć szansę na wygraną. Tylko cały czas się zastanawiam, czy ktoś przed telewizorem jest, czy ktoś jeszcze nas ogląda. Kochani, wiem też, że część osób właśnie teraz weszła do domku, być może jest strasznie głodna. Wcale wam się nie dziwię, ja też już bym z chęcią coś zjadła. Ale nie gotujcie teraz, naprawdę. No, czas programu też ma swoje jakieś ograniczone ramy, więc może warto wykorzystać tę chwilę programu, szybciutko wygrać pieniądze, a później będziecie odpoczywać. Ja zawsze do tego tak podchodzę, że najpierw to, co mam do zrobienia, a później ewentualnie przyjemności. Więc wy też tak podejdźcie, a wtedy wierzę, że osiągniecie sukces, na pewno satysfakcję, no a do wygrania również sporo pieniędzy, bo nawet 8 tysięcy złotych. Kto mi poda to przysłowie? Jeżeli udało ci się ułożyć jakieś przypadkowe wyrazy, to nie o to chodzi, kochani. Chodzi mi konkretnie o przysłowie, ale jeżeli masz ułożone to przysłowie, to nie możesz dłużej czekać. Musisz szybciutko wybrać numer, zgłosić się do mnie i podać prawidłowe rozwiązanie. Komu z was będę mogła przekazać nawet 8 tysięcy złotych? No, kochani. Czy jest jedna osoba, która rozwiązała tę zagadkę, która już sobie z tą zagadką poradziła? Walczymy o nawet 8 tysięcy złotych i nie ukrywam, że już bym chciała jedną przygotowaną osobę usłyszeć. Tylko czy jest ktoś taki po drugiej stronie? Czy ktoś ogląda program? Czy mam szansę, aby kogoś z was usłyszeć? Thank you.
Ja tak naprawdę muszę usłyszeć jedną osobę. Wcale wam się nie dziwię, że macie problem z tą zagadką, bo ja też na nią przez jakiś czas patrzyłam i zastanawiałam się w ogóle, w jaki sposób ktoś z was da radę, kiedy nie ma podanych tych liter. Reżyser na szczęście dodał nam kilka literek i myślę, że osoba, która byłaby troszkę ode mnie starsza i byłaby teraz przed telewizorem, to spokojnie by dała radę. Tylko cały czas się zastanawiam, czy ktoś taki program ogląda, czy ktoś taki przed telewizorem jest. Jeśli jest, to niech się do mnie zgłosi, kochani. Na co wy czekacie? 704, 304, 304. Kto tu wpadnie? Czy znaleźliście takie słowo klucz? Czy może dzięki temu, że udało wam się takie słowo odszukać, udało wam się ułożyć całą zagadkę, całe przysłowie, całe rozwiązanie? Słuchajcie, szybciutko, jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, to zapraszam. 704, 304, 304. No walczymy, kochani. Reżyser mówi, że więcej pieniędzy nie da. Czy jest jedna osoba, która poradziła sobie z tą zagadką? Kochani, nawet 8 tysięcy mam do oddania. Kto tu trafi? Gdzie jest mój zwycięzca? Czy jest ktoś, kto już zna prawidłowe rozwiązanie? Kochani, mam nadzieję, że to rozwiązanie macie gdzieś zapisane, tak żeby się nie pomylić, kiedy do mnie do studia traficie. Ale jeżeli przed telewizorem jest jedna przygotowana osoba, to ja z przyjemnością taką osobę usłyszę i z jeszcze większą przyjemnością oddam naprawdę duże pieniądze. 8 tysięcy w tej chwili reżyser proponuje. Mieliście bardzo dużo czasu, żeby się zastanowić. Dzisiaj rozwiązaliśmy sporo zagadek przed tą zagadką, które nam zajęły bardzo dużo w sumie finalnie czasu, bo też troszkę czekałam na ich rozwiązanie, ale wierzę, że tę zagadkę też ktoś rozwiązał. Dzięki temu, że reżyser pokazał nam więcej literek, mam nadzieję, że udało wam się wpaść na tę odpowiedź, na którą cały czas czekam i nie ukrywam, że chciałabym już z kimś z was porozmawiać. Czy jest ktoś przygotowany? 8 tysięcy mam dla jednej osoby, tylko gdzie jest ta osoba? Gdzie jest osoba, która na te pieniądze zasłużyła? Siedemset cztery, 304, 304. Kto tu trafi? Słuchajcie, kochani, mimo tego, że chciałabym dać wam naprawdę dużo czasu jeszcze na tę zagadkę, na zagadki kolejne, to musimy z tą zagadką sobie kiedyś poradzić. No, ona nie może być w nieskończoność przecież na ekranie. Jeżeli jest ktoś, kto sprostał temu zadaniu, to zapraszam. Nie czekajcie, szybciutko się do mnie zgłoście i zabierzcie nawet 8 tysięcy złotych. Kto tu trafi? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? 704, 304, 304.
kochani, reżyser mówi, że 2 minutki i kończymy, bo musimy niestety tę zagadkę zmienić. Jeżeli sobie z tą zagadką nie radzicie, czasu nie mamy dużo, musimy podjąć jakąś decyzję, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu 8 tysięcy zostanie w studio, a my tych pieniędzy nie będziemy mieli szansy nawet komuś z Was oddać. Słuchajcie, minutka i 40 kilka sekund na to, aby ktoś z Was mógł do mnie trafić. Cały czas czekam. Minuta 30 sekund. Kochani, jedna osoba, komu z Was będę mogła przekazać nawet 8 tysięcy, kto do mnie do studia trafi? Czy jest jedna osoba, która ułożyła to przysłowie, która uporządkowała, dodała te literki i uporządkowała w jakiś sposób każde słowo, wszystkie literki w słowach, które stworzą nam przysłowie? Szybciutko, dobrze? 8 tysięcy do wygrania. Minutka, dosłownie minutka dla Was. No, czy jest jedna osoba, która rozwiązała tę zagadkę? 50 sekund. Sekund. Dwadzieścia sekund. I uwaga. 5, 4, 3, 2. 1 i... Teraz? Szybciutko? A, no to ładnie, no to już wiem, skąd ten czas był, ale nie mogłeś mi powiedzieć wcześniej, że kończymy program. Wydawało mi się, że kiedy weszłam do studia, to jeszcze mieliśmy sporo czasu na tę zagadkę i jeszcze na kolejną zagadkę, którą wybraliśmy. Ja sama zastanawiałam się, czy tę zagadkę zmienić, a teraz, kiedy pokazał się napis koniec programu, to już wiem, że szansy na zmianę zagadki chyba nie mamy. Panie reżyserze, czy ja już ten cały czas wykorzystałam, że już naprawdę muszę się za chwilkę żegnać? Słuchajcie, ten czas z Wami tak szybko leci, że ja nie jestem w stanie tego za bardzo kontrolować. Więc wszyscy razem w tym momencie, bardzo proszę, wybieramy numer telefonu do studia, dobrze? Uwaga, ja dyktuję, a Wy wybieracie. Kto jest przed telewizorem i kto z Was chce wygrać nawet 8 tysięcy złotych? Szybciutko wybiera. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Jezu, strasznie jesteście. Kochani, przepraszam, ale po prostu to, co dzieje się w reżyserce, to jest coś, czego nie jestem w stanie nawet opisać.
Kto? Panowie, wy chyba zapominacie, że ja mimo wszystko jestem kobietą. Nie wiem, wy mnie traktujecie jak kumpla. Jesteście okropni. Znaczy, no nie, no jestem waszym kumplem. Bez przesady. Wiecie co, no ja właśnie pamiętam, że w szkole zawsze miałam kolegów i moim koleżankom się wydawało, że ja to mam samych chłopaków, a to byli moi koledzy. No i teraz tak samo mam z mami, ale taka sama relacja. Tylko, że wiesz co, ja jestem już trochę starsza i tak jakoś te żarty trochę... Już nie mam siły na was, naprawdę. Nie jestem zła, no nie, no Piotruś, nie przesadzaj, no. To nie jest główne kryterium. Spokojnie. Nie, to też nie. To chyba niemożliwe, Piotruś. Tak jak, wiesz co, no ja wierzę, że ktoś tę zagadkę rozwiąże, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to nie jest za bardzo zagadka. Nie, słuchaj, naprawdę, ja nie wiem, ja normalnie pracuję z Marcinkiem, z innymi realizatorami, a z tobą po prostu nie da się pracować, no. Nie, no po prostu ciężko jest. Po pierwsze, dajesz mi takie zagadki, których nie lubię, a później się ze mną droczysz przez cały program. Później dzwoni do mnie moja rodzina i pyta, co się dzieje. No właśnie. No właśnie, no. Nie wiem dlaczego kompletnie. Kochani, 704, 304, 304.
Nie przypominaj mi tego. To był jakiś horror. Mnie. Kochani, kto tu trafi? Ja już naprawdę nie mam siły. Bardzo was proszę, pomóżcie, uwolnijcie mnie od reżysera dzisiaj. Ajajajajaj. On nie ma dla mnie żadnej litości. Nawet troszeczkę. Kochani. Kochani, kto tu trafi? Dobra, ja się przygotuję, a wy szybciutko wybierajcie mnie. Domyślam się. Kto jest przed telewizorem? Jest telefon, nareszcie. Halo? Halo, nareszcie. Dzień dobry, bardzo się cieszę, poproszę o odpowiedź. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść.
Bardzo dobrze, stówka już jest pana, teraz walczymy o nagrodę bonusową. 5 pytań, 30 sekund i szansa na prawie 8 tysięcy. Pytanie pierwsze, w którym roku zakończyła się II wojna światowa? 1918. W którym roku zakończyła się II wojna światowa? 1945. Panie reżyserze, w jakiej dyscyplinie sportowej nasz kraj reprezentuje Kamil Stoch? Skoki, tak? Podaj długość w metrach boiska do hokeja na lodzie. Ojejku. Nie wiem. Niestety czas się skończył, 56 lub 61 metrów. Odpuściłam panu to pierwsze pytanko, chociaż no, powinna liczyć się pierwsza odpowiedź, ale to tak z sympatii do pana. No, życzę powodzenia jutro. Kochani, jutro spotkacie się z Paulinką. Trzymam za was kciuki, a na razie życzę wam miłego wieczoru. Odpoczywajcie i pa, pa. Do zobaczenia w piątek.